Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś państwu opowiem, dlaczego Rosjanie mają kompleks niższości wobec Polaków. Moskwa była zdobywana przez obce wojska trzy razy. W 1382 roku zrobili to Mongołowie, w 1610 roku Polacy i w 1812 Cesarz Francuzów Napoleon, ale także przy wyraźnej pomocy Polaków. Rosjanie takich rzeczy nie zapominają. O tym, że Rosjanie mają długą pamięć, niech świadczy fakt, że gdy w październiku, gdy 29 października 1611 roku, podczas trwania obrad Sejmu w Warszawie, obwiezieni przez Warszawę byli car Rosji wzięty do niewoli de facto zdetronizowany Wasyl Szujski oraz jego dwaj bracia Iwan i Dimitr oraz obrońca Smoleńska, który powrócił po 97 latach w granicę Rzeczpospolitej Michał Szeń i Doszło do hołdu ruskiego przedstawianego na słynnym obrazie Jana Matejki. Wszystkie obrazy z XVII wieku, już kilkadziesiąt lat po tym zdarzeniu, były niszczone na żądanie Rosji. Wtedy jeszcze państwa Moskiewskiego, Rosja to jest nazwa, której oni używają dopiero od pierwszej połowy XVIII wieku, wprowadzona przez Piotra I. Domagali się nawet wydawania y, polityków, posłów, ludzi w ogóle wspominających y, fakt złożenia hołdu polskiemu królowi przez, rosyjskiego, c, przez moskiewskiego cara. Dość powiedzieć, że w 1954 roku, przy okazji odbudowy y, Warszawy, władze Rosji Sowieckiej, bolszewickiej, Zadbały o to, aby zniszczyć pozostałości kaplicy, w której modlił się więziony do 1612 roku car, Właśnie Wasyl Szujski. Zmarł w niewoli. Niektórzy mówią, że na skutek epidemii, ale bardziej prawdopodobne wydaje się być skrytobójstwo zlecone przez. Moskwian przez nowo, nowe moskiewskie elity, które chciały w ten sposób rozwiązać problem cara przebywającego w niewoli. No, niby byłego cara, ale zawsze były car to jakiś pretekst do wojen i interwencji. E, Rosjanie pamiętają i nie, wy, nie wybaczają. Z ich punktu widzenia mogą mieć Polaków albo przy bucie, czyli pod sobą, albo przy gardle. Polacy zdobywając moskwę dali dowód, że są groźni, a więc problem takiego zagrożenia trzeba właśnie rozwiązywać trwale. I to jest w uproszczeniu podstawa tego kompleksu niższości Rosjan wobec Polaków. Ona też ma przełożenie na to, że Polacy mają po prostu wyższy poziom życia. To ten kompleks niższości Rosjan wobec Polaków on się pogłębił przez ostatnie 30 lat Rosjanie są bardzo niezadowoleni z tego, że Polacy mają Znacznie wyższy poziom życia niż Rosjanie, i że polska transformacja gospodarcza odniosła sukces, i bardzo chętnie widzieliby taki moment, w którym by po prostu stanęli nam na gardle i przywrócili nam świadomość, kto wygrał spór Rosjan. Pół wieku temu, prawie w 1974 roku, publicysta Juliusz Miroszewski postawił tezę, że konflikt polsko-rosyjski ma podłoże geopolityczne, powoduje go po prostu rywalizacja o wpływy na obszarze Ukrainy, Litwy i Białorusi, który on skrótowo nazwał ULB. Jeżeli Rosja kontroluje te obszary, to Polska jest skazana na bycie jej satelitą. Jeżeli Polska dominuje na tych obszarach, na tych terenach, to problemy ma Rosja. Jest szaleństwem przypuszczać, że poprzez uznanie problemów Ukrainy, Litwy, Białorusi za wewnętrzną sprawę rosyjską, Polska może wyprostować swoje stosunki z Rosją. Rywalizacja między Polską a Rosją na tych obszarach miała zawsze na celu ustalenie przewagi, a nie dobrososiedzkich stosunków polsko-rosyjskich. Z punktu widzenia Rosji wcielenie obszarów ULB do Imperium Rosyjskiego jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym zredukowanie Polski do statusu państwa satelickiego. W perspektywie Moskwy Polska musi być satelicka w tej czy innej formie, bo historia uczy ich, że Polska prawdziwie niepodległa sięga zawsze po Wilno i Kijów i usiłowała ustalić swoją przewagę właśnie na obszarach ULB. Gdyby powyższe dążenia historyczne Polaków zostały uwieńczone sukcesem, byłoby to równoznaczne z likwidacją pozycji imperialnej Rosji w Europie. Innymi słowy, Polska nie może być niepodległa, jeżeli Rosja ma zachować status imperialny. Dowodził właśnie Miroszewski. Poeta Aleksander Puszkin, żyjący w latach 1799-1837, wyłożył rosyjski punkt widzenia w opublikowanym w 1831 roku. Wierszu Oszczercom Rosji, będącym odpowiedzią na krwawe e, na protesty Europy, przede wszystkim francuskie, po krwawym stłumieniu powstania listopadowego z 1830 roku. Zostawcie to spór jest Słowian między sobą. Domowy stary spór z rządzeniem losu zawieszony, przekonywał Puszki. W skrócie, Rosja i Polska rywalizowały ze sobą, kto będzie przywódcą Słowiańszczyzny. Polska ten spór przegrała, powinna więc podporządkować się Rosji, powinna wybrać jej model życia. Zachód nie powinien się w to mieszać, ponieważ są to porachunki bliskich krewnych. Zostawcie nas, wyście nie czytali tych krwawych kart, wam jest obca ta właśnie rodzinna. I właśnie kompleksy niższości Rosjan wobec Polski mają tutaj głębszy podtekst kulturowy, wynikający też z różnych religii. Katolicyzm kontra prawosławia, w konsekwencji różna mentalność narodów. Podział chrześcijańskiej religii na katolicką, rzymską, powszechną, katolicki to jest to jest z, bodajże z greki sformułowanie, z datowany jest na 1054, ale to oczywiście oficjalny. Oprócz dat, detali religijnych, podejście obłodłamów chrześcijaństwa diametralnie różni się w stosunku do ułożenia relacji z władzą świecką w uproszczeniu prawosławie utożsamia się z władzą duchowni jak sam odpowiednik papieża patriarcha moskiewski uznają zwierzchność władzy świeckiej kościół katolicki zaś bronił i broni swojej niezależności w Polsce symbolem tego konfliktu jest bagatelizowany przez historyków spór biskupa Stanisława Zeszczepanowa. poświęciłem mu tutaj osobny materiał warto do niego spojrzeć, Bo on ma naprawdę kluczowe znaczenie dla zrozumienia różnicy między Polską a Wschodem. Polską, która jest takim pomostem między Polską, między państwami, między kulturą, między sposobem rządzenia się Wschodu a Zachodu. Chociaż ów biskup zapłacił życiem za, 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 za swój sprzeciw, to był końcówka XI wieku. To dla Bolesława Śmiałego skończyło się to utratą władzy i tułaczką. Kościół dzięki temu w Polsce obronił, podobnie jak w krajach zachodu, swoją niezależność i stał się instancją odwoławczą dla władzy świeckiej. W Rosji zwyciężyła koncepcja unifikacji ośrodków władzy. To właśnie za to dziś płacą konsekwencje Rosjanie, ponoszą konsekwencje Rosjanie, że nie mają instytucji niezależnych od władzy na Kremlu. Skoro Kościół prawosławny jest podporządkowany władzy, to tym bardziej sądownictwo, o innych instytucjach nie wspominając. Spór Polaków z Rosjanami jest więc sporem cywilizacyjnym. Rosjanie, którzy uważają, że skoro odnieśli nad Polakami zwycięstwo militarne i zniszczyli nasze państwo w XVIII wieku, to tym samym udowodnili wyższość swojego modelu cywilizacji. Polacy więc mają obowiązek, taki jaki jest w Azji, podporządkowania się zwycięzcom. I brak tego podporządkowania i demonstrowanie przez polskie elity wyższości nad ustrojem Rosji intelektualnej jest właśnie przyczyną frustracji tego kompleksu niższości. I to prowadzi do kolejnych konfliktów. E, musicie Państwo zrozumieć, że zawsze chodzi o Ukrainę, o Litwę i o Białoruś. Znów oddamy głos Juliuszowi Mieroszewskiemu gdyby nie było Hitlera, gdyby nie było II wojny światowej, gdyby Niemcy byli pokojowo nastawionymi dobrymi Europejczykami, niepodległość Polski byłaby mimo to zagrożona ze strony Rosji, ponieważ w 1920 roku odnieśliśmy zwycięstwo pod Warszawą, lecz nie pod Kijowem. Po śmierci Stalina skończyłyby się i likwidowanie najlepszych oficerów rosyjskiej, sowieckiej armii. Rosja podjęłaby wyścig zbrojeniowy, który w konsekwencji Polska musiałaby przegrać. Wcześniej lub później militarna przewaga Rosji nad Polską była ale tak znaczna, że Moskwa z pomocą lub bez pomocy Niemiec narzuciłaby nam swój protektorat. I trafność tego artykułu, opublikowanego w 1974 roku, może każdy sam ocenić poprzez analizę obecnej polityki rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Rosjanie przeceniają w mojej opinii Polaków. Patrzą na Polskę i Polaków jako wciąż aktywnego gracza, a rywala w walce o budowę imperium. Dla Rosji, nawet tej komunistycznej, sowieckiej, było jasne, że Polska powstała w 1918 roku, będzie dążyć do odbudowy swojej pozycji z XVI i XVII wieku. Kolejni sowieccy przywódcy, Józef Stalin, Nikita Chruszczow, Leonid Breżniew, uważali, że na terenach Ukrainy, Litwy i Białorusi mogą panować albo Rosjanie, albo Polacy. I w tym kontekście trzeba patrzeć na każdą politykę Rosji, bo chociaż system sowiecki upadł, to optyka kolejnych rządów na Kremlu nie zmieniła się ani o jotę. Przez 300 lat mieliśmy przewagę na wschodzie. Jeżeli pokój Grzymłutowskiego uznać za punkt zwrotny w dziejach stosunków polsko-rosyjskich, należy stwierdzić, że obecnie od 300 lat przewagę na wschodzie ma Rosja. Owa alternatywność, albo my, albo oni, uniemożliwia nam znormalizowanie stosunków między Polską a Rosją, twierdził Mieroszewski. Wspomniany pokój, który zawarł 6 maja 1686 roku Krzysztof Grzymułtowski w Moskwie, oznaczał koniec polskiego imperium na wschodzie. W zamian za przystąpienie Rosji do wojny po, po, po stronie polskiej i pomoc wojenną, Rzeczpospolita zwykła się wówczas praw do Czernichowa. Kijowa, Smoleńska i całej lewobrzeżnej Ukrainy. Dla Rosjan był to jednak dopiero wstęp do rozprawy z groźnymi, jak uważali, Polakami. I stąd, właśnie, się narodził pomysł Józefa Stalina, by wyrzucić Polaków za Bóg. Nie była to żadna granica etniczna, ale pomysł kolejnego władcy Rosji, aby raz na zawsze zaklepać rozwiązanie problemu rywalizacji z Polską poprzez skonfliktowanie jej z Niemcami, któremu miało służyć przekazanie niemieckich ziemi zachodnich. W zamyśle Stalina miało to na zawsze skonfliktować Polaków z Niemcami, a tym samym uczynić z Polski i Polaków klientów Rosji, jakiejkolwiek by ona nie była, bowiem w zamyśle Stalina ziemie zachodnie Polski bez pomocy Rosji nie mogą być obronione. Tutaj się to załamało na skutek zmiany systemu gospodarczego, który, w którym w obecnej gospodarce to, ile ziemi kontrolujesz, ma już niewielkie znaczenie dla Twojej potęgi. Liczą się inne sposoby zdobywania bogactwa. Imperializm rosyjski ma w sobie cechy dominacji idei państwa nad prawami jednostki. Rosjanie, chociaż formalnie uważają się za europejski naród, to mentalnie są przesiągnięci azjatyckim totalitaryzmem, rymatem bliżej niesprecyzowanego dobra ogółu nad prawami jednostki. Są narodem akceptującym dyktatorską formę rządów, ba niemal źle się czujący, gdy mają za dużo wolności, czego przykład jest Mieliśmy do czynienia z lat 1991-99, trochę jeszcze później, gdy do władzy dochodził Putin, cieszący się, ja przypomnę, bo to może wielu osób o tym nie kojarzy, ale Putin po, po, po przyłączeniu Krymu w 2014 roku miał prawie 90% poparcia w narodzie. W brak chęci Polaków do życia zgodnie z wymaganiami rosyjskiej państwowości i rosyjskiej mentalności wywoływał w społeczeństwie rosyjskim coś w rodzaju sakramentalnych pytań wygłaszanych od czasów imperium podczas obozu krajów socjalistycznych ze Związkiem Sowieckim na czele. Czego właściwie oni potrzebują? Dlaczego nie mogą żyć tak jak my? W tych pytaniach oprócz szczerego albo udowanego ideologicznie słusznego niezrozumienia ujawniał się właśnie mniej czy bardziej uświadamiany rosyjski kompleks niszczości. Myśmy się pogodzili z niewolą i poniżającym godność ludzką poziomem życia. Oni zawsze chcą być lepsi. W reakcjach, w takich relacjach polskich na Polską, krnąność polską, Wyniosłość polską pychę, polskie knowania odzwierciedla się nie tylko stan mentalności narodowych, ale i stopień dojrzałości własnej identyfikacji. To napisał rosyjski profesor Aleksander Wulipatow, który zmarł w 2014 roku, urodził się w 1926 roku, przeżył praktycznie stulecie i doskonale rozumiał, jak, dlaczego Rosjanie mają ten kompleks niższości wobec Polaków. W kluczowym właśnie jego tekst kluczowy dla rosyjskiego kompleksu niższości wobec Polaków to jest Rosja Polska Domowy Spór Słowian czy konflikt mentalności. No, zdecydowanie jest konflikt mentalności. Formalnie Rosja od XVI wieku próbowała otworzyć się na świat zachodni, tzw. Tak proces okcydendali, okcydendalizacji, czyli przejmowania wzorców zachodnich, ale tylko w obszarach zachowań nie zdających sobie sprawy z tego, czego one wynikają. W obydwu płaszczyznach kultury wysokiej i kultury popularnej odbiór polskości był szczątkowy. Nowe wzory ujmowano zewnętrznie w swoich kształtach widzialnych, na odbiór wewnętrzny, adekwatne zrozumienie treści związanych z indywidualizmem i sposobem myślenia cechującym społeczeństwo obywatelskie, Rosjanie nie byli przygotowani umysłowo ani emocjonalnie. W despotycznym państwie moskiewskim, wykluczającym istnieje społeczeństwo obywatelskiego, republikanizm był zupełnie obcy i całkowicie niezrozumiały w tekstach literackich, ale odbiór zewnętrzny, czyli zauroczenie. Pokrywał polskości i przeoczenie jej jądra stworzył sytuację, kiedy muzy były silniejsze od Marsa. Wbrew konfliktom państwowym i animozjom konfesyjnym, Polska od tamtych właśnie czasów przyciąga Rosjan. Tu znaleźć można początki trwającej do dziś niewytłumaczalnej dla polskiej pamięci społecznej nieodwzajemnionej miłości Rosjan do Polski. Tu znowu profesor Aleksander Wulipatow. Po prostu Rosjanie fascynują się ubiorem Polski, sposobem zachowania, sposobem życia, jednocześnie nie rozumiejąc, że wynika on właśnie z indywidualizmu, że nie można przywdziać tego z polskiego sposobu funkcjonowania, nie dokonując zmiany funkcjonowania na etapie samego postrzegania władzy. Rosjanom podobało się zachowanie i kultura Polaków, ale nie rozumieli, że jest ona pochodną panującej w Polsce wolności. No w tamtym czasie, przyjmijmy to od razu, to była wolność dla elit, to nie była wolność dla chłopów, którzy tę tą wolność do samego upadku państwa polskiego tracili. Pańszczyzna była jedną z głównych przyczyn, o ile nie, nie, nie główną przyczyną upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Stosunek rosyjskich elit do polskich Polaków jest pochodną w stosunku do systemu rządów. Polonofilami są ci przedstawiciele kultury rosyjskiej dziś, którzy opowiadają się za społeczeństwem obywatelskim. Dla zwolenników imperium Polacy to po prostu malkontenci i buntownicy, których opór musi być złamany siłą, Wyrażają podziw dla polskiej kultury rosyjskiej, wyrażając podziw dla polskiej kultury rosyjskiej elity, jakby w zamian oczekiwały akceptacji. Jak ktoś coś za coś dla swojego systemu rządów, nie rozumiejąc, że bez wolności osobistej taki poziom kultury i taki rodzaj kultury, jaki jest w Polsce, nie może istnieć. Z Polską władze rosyjskie w swojej praktyce inercyjnie postępowały tak samo jak wobec innych narodów, ale bowiem czynnikiem sprawczym takiego postępowania była już ukształtowana tradycyjna mentalność zbieraczy ziemi i narodów mocnej ręki, co znalazło swoje odbicie w żywym po dziś pożekadle. Siła jest umaninado, kiedy nie nada. Kiedy jest siła, rozumu nie trzeba. Mentalność taka, to jest jak szory, czyli takie klapki założone na bojowego konia imperium uniemożliwiała zrozumienie tego, że po pierwsze Polska to kraj o wielkiej historii, o wiele dłuższej niż Rosji ciągłości własnej państwowości, a co za tym idzie w wysokiej kulturze politycznej, a powtórę, że Rzeczpospolita leżąca do zachodniego kręgu kultury europejskiej jednocześnie dość gruntownie odróżnia się od większości krajów zachodnich swoim ustrojem republikańskim, a przez to mentalnością narodową. I to jest znowu pan profesor Aleksander Lipatow, osoba, której która twórczość jest kluczowa dla zrozumienia, kompleksu niższości Rosjan wobec Polaków i tego, do czego to prowadzi. Kompleks kulturowy pogłębiony jest przez kompleks starć militarnych, bo Polacy jako jedyny z narodów, które Rosjanie uważają za sobie podrzędne, regularnie spuszczali łomot Rosjanom, włączając w to bolesny dla Rosjan rok 1920. Rosyjskie elity uważają, że jedyna skuteczna polisa zabezpieczająca ich przed trzecią zbrojną wizytą Polaków w Moskwie jest trzymanie Polski pod butem i to się niewiele zmieniło od października 1800 1935 roku, gdy car Mikołaj I przemawiał w warszawskich Łazienkach, informując poddanych, że muszą dowieść swoim posłuszeństwem, że zasługują na miano rosyjskich poddanych, czyli jego no, cara, bo inaczej trzeba będzie zrównać Warszawę z ziemią. I kluczem zaś do dominacji nad Polską jest podporządkowanie sobie e, krajów właśnie pomiędzy. Ukraińcy Litwini, Białorusini w XX wieku nie mogą być pionkami w historycznej grze polsko-rosyjskiej, konkludował Miroszewski, no tym bardziej w XXI wieku. Chcąc przerwać błędne koło walki z Rosją o wpływy i kontrolę nad tą częścią Europy, powinni Polacy pamiętać, to moja opinia o tym i nie próbować zachowywać się wobec Ukraińców, wobec Białorusin, wobec Litwinów, tak jak Rosjanie się zachowują wobec nas Polaków. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał, kompleks Rosji, Rosjan wobec Polaków, kompleks niższości uznajecie za wartościowy, to bardzo was proszę o udostępnianie go jak najszerzej. I pozwolę sobie polecić Państwu perfidną zdradę Anglików. To jest mój tekst z najnowszego numeru historii bez cenzury, magazynu, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Oprócz tego, w tym numerze jest naprawdę dużo ciekawych tekstów. Mój drugi tekst opowiada perfidna zasada Anglików to jest oczywiście o latach 38-39, gdy Anglicy zrobili wszystko, żeby Niemcy nie tylko napadli na Polskę jako pierwsze państwo, ale żeby nas pokonali, bo dążyli do powstania granicy sowiecko-niemieckiej, która ich zdaniem gwarantowała, że Sowieci się z Niemcami wezmą za łby, czym rozwiążą duży problem Anglikom, kto po prostu będzie pozbawiał Niemców siły żywej, co będzie bardzo bolesne i bardzo kosztowne. No, przede wszystkim w ofiarach w ludziach, nie mówiąc o finansowych kwestiach. E, oprócz tego mój tekst o Robercie Oppenheimerze, nawiązujący do świetnego filmu Christophera Nolana, polecam wszystkim, jest aktualnie w kinach, ale ten film e, mógłby być naprawdę genialny, bo jest bardzo dobry, może nawet wybitny, ale e, zawiera pewne przekłamania historyczne, pokazując... Sprawę Roberta Oppenheimera i jego kontaktów z sympatii bolszewickich, sympatii komunistycznych w kontekście polowania na czarownicę. Tymczasem on był członkiem Sowieckiej Komunistycznej Partii w Stanach Zjednoczonych i po prostu okłamywał swoich. Oficerów, z którymi rozmawiał, przedstawicieli amerykańskich władz. I gdyby, gdyby tutaj jest tylko jedna różnica: no świat nie jest czarno-biały. Robert Oppenheimer okazał się lojalny wobec Stanów Zjednoczonych, nigdy nie przekazywał żadnych informacji na temat projektu bomby atomowej. Jednocześnie rozumiał, że gdyby podał prawdziwe swoje relacje z komunizmem, to po prostu nie dostałby szansy zostania szefem projektu budowy bomby atomowej. Robert Oppenheimer dzierży tytuł ojca amerykańskiej bomby atomowej. Zresztą z tym, z tym, z tym statusem po tym, jak ją już wyprodukował, niespecjalnie umiał sobie poradzić, uważając trochę, że został właśnie jakimś rodzaju niszczyciela światów. Historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach polecam, a Państwu mówię do zobaczenia. Z tego też prośbą, sugestią, jakbyście chcieli mi w komentarzach zasugerować, jakimi tematami powinienem się zająć, będę zobowiązany. Do zobaczenia.